Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszny sernik z brzoskwiniami i z bezą na kruchym spodzie. Przepyszny sernik, który posmakuje całej rodzinie. Idealny na święta lub na każdą inną okazję. Bardzo Wam ten przepis polecam. I zapraszam Was na filmik. A więc tak, zaczynam od zrobienia kruchego ciasta. Do miski przesieję 3 szklanki mąki pszennej. Do mąki dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia, 3 łyżki cukru pudru, następnie do mąki zetrę 250 g schłodzonego masła, i na koniec do ciasta dodaję 4 żółtka z dużych jajek. Całość wyrabiam tak jak na kruszonkę. Ja tutaj rozpoczynam wyrabianie takim przyrządem do wyrabiania ciasta kruchego. Możecie zacząć wyrabianie od posiekania ciasta nożem. Kiedy większość mąki już mi się zacznie łączyć z masłem, odkładam mój przyrząd. I ciasto wyrabiać będę już ręką na gładkie ciasto. Kruche ciasto wyrabiamy szybko. Ok, ciasto wyrobione jest już na jedną spójną masę. Następnie moje ciasto podzielę na dwie części. Jedną z części przekładam na folię spożywczą. Ciasto owinę i wstawię do lodówki na godzinę. Natomiast drugą część ciasta wyłożę na dnie formy, którą wyłożę papierem do pieczenia. Moja forma ma długość 35 cm i szerokość 25. Ciastem wykładam dno formy. Możecie je wcześniej rozwałkować i wyłożyć na formie. Lub tak jak ja to robię, pokruszyć i po prostu rozłożyć ciasto równomiernie po dnie. Ciasto możecie wyrównać za pomocą szklanki, której używamy jak wałka do wałkowania ciasta. Następnie na cieście zrobię kilka dziurek za pomocą widelca. I tak przygotowaną formę z ciastem również wstawiam do lodówki. A w międzyczasie zajmę się masą serową. Moje ciasto już się schłodziło w lodówce. Ja przed nałożeniem na tą część masy serowej spód najpierw ładnie podpiekę. Wkładam formę z ciastem do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza
i podpiekam 15 minut. I teraz zajmę się masą serową. Tutaj do miski przyłożyłam 3 jajka. Do jajek dodam szczyptę soli. I ucierać je będę 3/4 szklanki cukru. Ucierać będę za pomocą miksera. Ok, jajka utarte na piękną, puszystą masę. Następnie do utartych jajek dodam kilogram, w moim wypadku, tłustego sera. Ser powinien być uprzednio zmielony 3-krotnie. Mój nie jest, ponieważ ja swoją masę serową wyrabiać będę blenderem. I w trakcie wyrabiania mój ser ładnie się rozdrobni. Następnie do masy serowej dodaję łyżeczkę ekstraktu waniliowego oraz 100 g rozpuszczonego i ostudzonego masła i w dalszym ciągu całość miksuję. Na koniec dodam 1/3 szklanki śmietany 18% oraz budyń śmietankowy bez cukru. I całość wymieszam już za pomocą łyżki. Jak widzicie, moja masa serowa jest gładziutka. Ser dobrze zmielony i tak oto moja masa serowa jest gotowa. Następnie z pozostałych po zrobieniu ciasta 4 białek zrobię bezę. Do białek dodaję szczyptę soli i bezę ubiję 3/4 szklanki cukru pudru. Moja szklanka o pojemności 250 ml. Ok, i moja beza jest już pięknie ubita. Mogę zacząć składać ciasto. Drugą połówkę ciasta wyjęłam z lodówki i starłam na tarce o grubych oczkach. Na podpieczony i lekko przestudzony spód wyłożę teraz masę serową. Masę równomiernie rozsmarowuję.
Na ser wykładam pokrojone włóczki brzoskwinie. Ja tutaj mam 2 puszki brzoskwiń. Moje puszki są o wadze 411 gramów. Brzoskwinie uprzednio oczywiście odsączyłam soku. I teraz ułożę je na masie serowej. I na brzoskwinie wykładam bezę. Którą również równomiernie po cieście rozłożę. I na sam koniec pokruszę kruchym, startym ciastem. I tak przygotowany sernik piekę w nagrzanym piekarniku w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Piecko będę około godziny. Oczywiście pamiętajcie, że każdy piekarnik piecze inaczej. I czas pieczenia zależy od mocy waszego piekarnika. Widzimy się, jak sernik już się pięknie upiecze na złoty kolor. I tak oto, kochani, wygląda mój sernik wyjęty z piekarnika. Pięknie się upiekł na ładny, złocisty kolor. Ja go teraz wystudzę i oczywiście po wystudzeniu pokażę wam, jak sernik wygląda w środku. I tak oto, kochani, wygląda mój upieczony sernik z brzoskwiniami, z bezą na kruchym spodzie. Wyrósł fantastycznie, wygląda naprawdę apetycznie. Mam nadzieję, że i wam również ten przepis się spodobał. Ja dziękuję wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!